Wiecie państwo, co znaczy słowo DU, czyli to, co firma, która kupiła kiedyś FSO? Wszechświat. Wszechświat. Taka piękna nazwa. Zobaczcie, jaki cel, jakie horyzonty. I proszę państwa, ta krótka historia naszych marzeń o naszej potędze motoryzacyjnej, to zaczęła się już wtedy, kiedy odwaga była mniej ewidentna i tańsza. Byłam w Wyszkowie w 2003 roku, gdzie tańczyli twista z Koreańczykami. U nas jest taka specyficzna produkcja, że w posadzkę wciągają oleje i ten olej co i raz wypływał do góry. Więc się pokazało załodze, bo to taka jest koreańska metoda szkoleń i tak dalej, że prezes pracuje razem z pracownikiem. I w piątek schodził na szmatce i się bujali 15 minut. Twista tańczyli. A czy miejscowa prasa to widziała? Miejscowa prasa to widziała, napisała artykuł, piękne kolorowe zdjęcia. Ale raczej w panegirycznym tonie, w dobrym tonie, że to dobrze, że dyrektor tak pracuje. Tak. Koreańczyk przyszedł z pewnym planem. W Korei niestety padło przedsiębiorstwo DU. Ale jak oni tu przychodzili, to jeszcze nie padło. I obiecywali ogromne pieniądze. Czyli nie mieli zamiaru oszustwa. No, czy nie mieli zamiaru oszustwa, to nie wiadomo. Obecny prezes całego koncernu Kim Woo-chung jest poszukiwany przez Interpol. 5 miliardów dolarów zabrał z sobą i zniknął. Więc... Ale te 5 miliardów nie pochodziły na pewno z DU, FSO i z Zena Wyszku. A kto to wie? 14 tysięcy są winni. Troje dzieci. Żona nie pracuje, ja jestem bez pracy. Makabra. Ponad milion dolarów. Milion dolarów jest niezapłacony ludziom. Tak, tak jest. Na poczet tych należności. To jest przez syndyka podpisane. A no to syndyk sprzedaj wam da. Co? A nie ma majątku. Majątek jest w wartości DU FSO i zostawiony jeszcze w banku na poczet kredytu. To nie jest pomysł na Wyszku. To jest pomysł na rozwalenie polskiego przemysłu samochodowego w jakimś tam stopniu, gdzie coś polskiego było robione. W tych umowach prywatyzacyjnych były często takie zapisy, że inwestor zainwestuje 100 milionów dolarów w daną fabrykę. Okazało się, że nie. Oni te 100 milionów dolarów zainwestują z zysku, które wyprodukują w tej fabryce. Rozumiemy się? Ludzi z tych maszyn. Tak. Myśmy przy tym byli, mioduśmy nie pili, twistaśmy nie tańczyli, byliśmy tam, gdzie należy być. Krótka historia tego marzenia o potędze skończyła się w Wyszkowie, skończyła się w Warszawie. Byliśmy w 2007 w takim miejscu, gdzie zostały mieszkania zakładowe FSO. Krótki fragment, proszę. Codziennie tak nasze dzieci wracają ze szkoły, winki nie jeżdżą i na 12 piętro kobieta w ciąży i z dziećmi na rękach. Ale windy, i windy kiedy odcięli? Od 2 tygodni. Muszę schodami wchodzić na 10 piętro. My jesteśmy traktowani jak śmieci i za przeproszeniem jak gówno. Bo ludzi można z budynku wyrzucić na ulicę wręcz i wymieść jak te śmieci wszystkie. Jakie wartości mamy przekazać tym młodym ludziom, tym dzieciom, które wychowujemy? Młodzi, dorośli, młodzież jest tu, tu ludzie mieszkają. Nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy bydlętami. We wszystkich tych placówkach związanych z FSO działo się to kolejno, a przecież zaczynało się tak pięknie od sukcesów propagandowych za towarzysza Gierka, kiedy były marzenia i nawet coś powstało, trzeba powiedzieć. Dobrze sobie życzyła z okazji na 20-lecie, żebyśmy wykonały wszystkie zobowiązania, żeby nasi kooperanci dostarczali w terminie, powiedzmy, wszystkie części, żebyśmy całkowicie przestali pracować po godzinach. No i chyba największą bolączką wszystkich kobiet to by było, żeby od tych 50 lat, od tych 55 właściwie, pójść na emeryturę, żeby jeszcze coś z tego życia skorzystać, nie wtedy iść na emeryturę, się już jest zgrzybiałą staruszką. A żeby mniej klientów narzekało na nasze Fiaty jeżdżące po naszych polskich i nie tylko polskich drogach. No i żeby naprawdę fabryka samochodów osobowych była dumą i chlubą Polski Ludowej. Proszę państwa, tak było. Pamiętam szczęście, jak dawał mały Fiat. Jaką wolność dawał. Tak to było. To, mój tego kolega się nie pracował w FSO i mówi, że jak wchodził przez bramę, a tam wtedy pracowało 12 tysięcy ludzi, to czuł, jak idzie za nim potęga. Tak. I jednym z powodów, dla którego zniszczono duże zakłady pracy, było złamanie oporu ludzi pracy.
Oni teraz są podzieleni i słabi. Ale proszę Państwa, to było wyśmiane. Takie mówienie w tym programie było wyśmiewane, piętnowane. I nie będę wątpił liryć tego rozwijać, ale naprawdę. Polski profesor, niedawno zmarł Witold Kierzun, powstaniec warszawski, powiedział przed tą prywatyzacją: za 15% sprzedamy swój majątek narodowy. On to wszystko przewidział i tak się stało. W 13 roku, już ostatni mój miesiąc pracy, sprzedali całego Lanosa przyrządy. Przyrządy kosztowały miliardy. To nie kosztowały miliony, tylko miliardy. A sprzedali za cenę złomu. Proszę Państwa, przymykanie... Pracowałem od 78 roku. To było 100 tysiące ludzi. A odchodziłem 250. To się nie da powiedzieć. Kradli jak tylko mogli. Ale kto? Warszawa. No kto kradł? Warszawa kradła. Mózg był w Warszawie, w centrali FSO. No. Musimy co powiedzieć prawdę. Proszę Państwa, naszym zadaniem, którego nie odstąpimy, jest to, żeby właśnie takich ludzi pokazywać. Robimy to z uporem godnym sprawy. Dziękuję Panu. I przechodzę do następnej sprawy.